Przypominam, że chodzenie boso po trawie nie jest zakazane. Ten zakaz istnieje tylko i wyłącznie w naszych głowach. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego boimy się chodzić boso po trawie? Zwróćcie, moi drodzy, uwagę na to, że wy, którzy preferujecie naturalny styl życia, naturalny sposób do podejścia naszego zdrowia, jednocześnie boicie się chodzić po trawie, a ci, którzy się nie boją, bardzo rzadko to robią. Chciałbym wam przypomnieć o kilku rzeczach. Po pierwsze, dla tych, którzy się nie przemogą, ok, prawdopodobnie jeździć nad wodę, chodzić boso po piasku. To również świetny sposób na to, żeby mieć kontakt z ziemią. Bardzo dobry zresztą. Z tego co wiem, bardzo, bardzo dobry sposób. Więc jak się boisz trawy, chodź po piasku. Drugie bardzo ważna rzecz to to, że nagrałem kilka materiałów, o których z pewnością wiesz, a jak nie wiesz, to sprawdź, na których pokazuję, co to znaczy mieć kontakt z ziemią. Jak to jest łatwo się uziemić. Że wystarczy dotknąć palcem ziemi, dotknąć palcem odpowiedniego drzewa, a najlepiej oczywiście stopami. I jesteś już uziemiony, uziemiona. Natomiast dla tych, którzy boją się na przykład kleszczy, polecam, moi drodzy, polecam chodzenie po trawie w skarpetkach. Tak, udowodniłem, że chodzenie w skarpetkach, no nie zimowych, nie takich bardzo grubych, ale w zwykłych skarpetkach, w których chodzimy wiosną czy latem, w takich skarpetkach możemy spokojnie się uziemiać. Chodząc po trawie, uziemiamy się w tenże sposób. Również, tak jak ja teraz, chodzę po trawie, która jest skoszona. Są tutaj kleszcze, bo kotek przynosi. Natomiast jeżeli trawa jest skoszona, nie ma się czego bać. A ci, co się w ogóle nie boją, to wiedzą, że kleszcze można bardzo łatwo, szybko zdjąć. I jest ok. Tak więc warto sobie zadać pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Pozdrawiam serdecznie.